Coraz więcej protestów przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mieszkańcy boją się, że w związku z inwestycją ich domy zostaną wyburzone. Przykładowo nasza miejscowość zostanie podzielona na trzy części. Żaden aspekt społeczny nie jest brany pod uwagę. Na odcinku pomiędzy, akurat gdzie my będziemy mieszkać, na odcinku do 200 metrów zostanie odciętych od miejscowości około 11 budynków. W czwartek w Katowicach odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń oraz działającej przy Sejmiku Śląskim Komisji do spraw analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową. Politycy podnosili różne kwestie, od krzywdy ludzkiej po ich zdaniem bardzo niskie kwoty odszkodowań. Pamiętam, jak byłem w PiS-ie, próbowałem pana ministra Horałę ściągnąć na okrągły stół w sprawie właśnie CPK. Usłyszałem, że to jest niemożliwe, on się nie będzie spotykał w takiej sprawie, ponieważ te decyzje zapadają twardo w Warszawie i tutaj nie ma nad czym dyskutować. No to jest poziom dialogu. Ale ja serdecznie pana ministra Horałę zapraszam, z pewnością przedstawimy dużo faktów merytorycznych do tego, żeby pokazać, że to jest złe rozwiązanie, zły pomysł. Nie da się budować wielkich rządowych inwestycji na krzywdzie ludzkiej. A coś niewątpliwie takiego jak krzywda ludzka dzieje się tu także w województwie śląskim, w wielu powiatach tego województwa, gdzie tysiące mieszkańców protestuje przeciwko temu, przeciwko bezduszności władzy centralnej. Przymusowe wywłaszczenia możliwe są tylko na cel publiczny. A ten cel, jak wspomniałem, ani razu nam nie został przedstawiony, ani udowodniony. Jak na razie widzimy tylko prywatne cele i nabijanie sobie kasy poszczególnych funkcjonariuszy, którzy żyją z tego projektu i za słusznym odszkodowaniem. A tego słusznego odszkodowania nie ma. Proponuje się już dla przykładu za domek jednorodzinny, w którym żyje jedna osoba, odszkodowanie rzędu 100 tysięcy złotych. Mniej niż patriotyczna ławeczka. Jest to inwestycja dla naszego regionu niepotrzebna, budowana na krzywdzie, na niepokoju społecznym, na stresie, w którym jako mieszkańcy żyjemy od 3 lat, proszę Państwa. Od 3 lat zmieniane są koncepcje, zmieniane są przebiegi. Ludzie nie potrafią normalnie funkcjonować, pracować, bojąc się o swój dobytek i o swoją przyszłość. Rząd chciałby, aby Centralny Port Komunikacyjny został otwarty w 2027 roku. Spłonęła hala magazynowa z makulaturą. Ogień pojawił się w środę przed godziną 21 przy ulicy Wopistów w Sosnowcu, a w akcji gaszenia rozległego pożaru brało udział 28 zastępów Straży Pożarnej z Sosnowca oraz wielu okolicznych miast. Łącznie blisko 100 strażaków. W magazynie nie przebywały żadne osoby, nikt więc nie został poszkodowany. Podejść na miejsce zdarzenia stwierdzono rozwinięty pożar w obiekcie magazynowym o konstrukcji stalowej o wymiarach 20 na 50 metrów. W obiekcie magazynowana była makulatura oraz wyroby papiernicze. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na działaniach gaśniczych oraz działaniach w obronie w obiekcie przyległym do obiektu objętego pożarem. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że źródło ognia pochodziło z wnętrza hali. Ustalaniem okoliczności zajmie się policja, która będzie mogła rozpocząć czynności dopiero, gdy wszystkie działania Straży Pożarnej zostaną zakończone. Na miejscu pracują także pogotowie energetyczne oraz pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Dodatkowo wsparciem naszym, czyli Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, w samej akcji gaśniczej jest wykorzystanie sprzętu ciężkiego, który posiadamy na stanie. Są to m.in. koparki, które już w tym ostatnim etapie akcji gaśniczej pomagają strażakom dostać się do tych najtrudniejszych miejsc, gdzie być może jeszcze ten ogień występuje w tych niższych pokładach makulatury w tym przypadku. Obecnie strażacy dogaszają pogorzelisko i sprawdzają, czy nie występują zarzewia ognia. Działania mogą potrwać jeszcze kilka dni z uwagi na trudny rodzaj pożaru, gdyż paliły się materiały łatwopalne, gęsto składowane. O oddech pełną piersią trudno, bo w czwartkowy poranek dopuszczalne normy pyłów zawieszonych niemal w całym województwie zostały przekroczone o kilkaset procent. Wystarczyło kilka mroźnych nocy, by oddychało się ciężej, a w powietrzu unosiła woń smogu.
Tuż przed godziną 8 najgorszą jakość powietrza odnotowano m.in. w Mysłowicach, gdzie czujniki pyłów PM2,5 wskazywały przekroczenie o ponad 1100%. Są takie dni, kiedy pył zawieszony jest przekroczony. Obligatoryjnie wykonujemy minimum 5 kontroli, bo jest to miasto do 100 tysięcy mieszkańców, więc tak jesteśmy zobligowani. Natomiast tych kontroli oczywiście jest więcej. Od początku października do 1 marca przeprowadziliśmy 151 takich kontroli. Także kontrolujemy cały czas paliska. Świadomość ludzka na szczęście jest już o dużo większa, więc mieszkańcy też często zgłaszają nam, że na przykład gdzieś w jakimś rejonie jest większe zadymienie, jest na przykład wyczuwalna woń, jakichś spalanych odpadów, plastiku, tym podobnych rzeczy, wtedy wzmożone kontrole w tym rejonie. Wzmożone kontrole w ostatnich dniach odnotowano również w Sosnowcu, gdzie w czwartek powietrze było zdecydowanie złej jakości. Miejscowo blisko 300% przekroczenia norm wskazywały pomiary pyłów PM10 i ponad 600% PM2,5, czyli tych najbardziej szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. Jak jednak wskazuje miasto, problem nie tyle wynika z palenia śmieciami, a nieprawidłowego rozpalania pieca. Jak nie mamy pewności, to trzeba pamiętać, że pobieramy próbki, wysyłamy do firmy, która się specjalizuje w ich sprawdzaniu i dopiero po kilku dniach mamy odpowiedź, więc tą odpowiedź za te ostatnie kilka dni będziemy mieli dopiero za następnych kilka dni. Natomiast takie normalne kontrole Straży Miejskiej stwierdziły, że nie ma większego problemu. O ile dobrze pamiętam, w dwóch przypadkach pobrano próbki do sprawdzenia. Zagłębiowski alarm smogowy wskazuje, że problem smogu to również efekt korzystania z wciąż przestarzałych źródeł ciepła. Kopciuchy emitują ogromne ilości zanieczyszczeń pyłowych, a dobrą dynamikę ich wymiany spowolniły ostatnie miesiące, w których pojawiły się problemy z węglem. W roku 2022 przekroczona została liczba na przykład montażu pomp ciepła w naszym kraju w ilości 200 tysięcy sztuk. To jest bardzo duża dynamika, aczkolwiek i tak jeszcze jest możliwość rozpędzenia tej procedury. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Programy działają, są coraz bardziej wzbogacane, bo na przestrzeni ostatnich miesięcy przybyło nam tych programów, szczególnie skierowanych do budynków wielorodzinnych. W związku z prognozą przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dla Województwa Śląskiego wydało ostrzeżenia. Problemy z mówieniem, zaburzenia widzenia czy niedowład kończyn to tylko niektóre objawy udaru mózgu. Udar atakuje nagle. W Polsce dotyka około 70 tysięcy osób rocznie, niezależnie od wieku i płci. Opieka medyczna i późniejsza rehabilitacja to jedyny sposób na powrót do normalnego życia. Początki bywają trudne, lecz z czasem widać efekty. Na początku był tak słabo widoczne, a teraz naprawdę można powiedzieć, że z każdym dniem jest więcej sprawności we wszystkim. Chodzimy już po schodach od wczoraj. W trakcie pobytu w szpitalu również rodzina jest edukowana, jak zająć się osobą po udarze. Jeżeli chodzi o tą niedowładną stronę, to zawsze należy ją mobilizować. Ona nie powinna być pomijana. Tak? Czasem pacjent ma taki objaw neurologiczny, tak zwanego pomijania stronnego. On nie ma świadomości tego niedowładu, więc trzeba tę stronę mobilizować, odpowiednio układać, żeby ona po pierwsze nie pojawiła się patologiczna taka spastyka, wzmożone niewłaściwe napięcie w mięśniach, żeby nie pojawiły się odleżyny, żeby nie pojawił się obrzęk. Praktyczna wiedza dotycząca opieki, pozycje ułożeniowe czy podejście psychologiczne i społeczne to informacje, które można znaleźć w nowym bezpłatnym poradniku Uda ratować życie. Są tam odpowiedzi na wszystkie pytania, które rodziny najczęściej zadają lekarzom. Najczęściej zadawane pytania to, czy mogę dotykać pacjenta, ponieważ przy dużych niedowładach istnieje zagrożenie, że możemy pacjentowi zrobić krzywdę, jeśli zrobimy to nieumiejętnie. W poradniku mamy też taki temat, który dotyczy prawidłowego pozycjonowania pacjentów, przemieszczania ich w łóżku, ale także pionizacji. Tutaj trzeba zachować kilka zasad, żeby po prostu nie zaszkodzić pacjentowi. Poradnik jest dedykowany pacjentom i ich rodzinom, lecz każdy może z niego skorzystać. Można go dostać w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, a z początkiem przyszłego tygodnia będzie dostępny w internecie na stronie uck.katowice.pl. Katowicki Spodek będzie gospodarzem Eurobasketu 2025, czyli Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn. Mecze będą rozgrywane w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Cyprze oraz Łotwie. Wszystkie mecze z udziałem reprezentacji Polski będą rozegrane w naszym kraju.
promocja naszego miasta poprzez wielkie wydarzenia, wydarzenia rangi właśnie europejskiej, wydarzenia rangi światowej są dla nas bardzo, bardzo istotne i to bez względu na to, czy mówimy o sporcie, czy mówimy o wydarzeniach kulturalnych, czy o wydarzeniach konferencyjno-kongresowych. Tak więc to są bardzo ważne elementy promowania naszego miasta i pokazywania jego piękna, pokazywania jego możliwości i potencjału, który drzemie nie tylko w Katowicach, ale w całym naszym regionie. Jeszcze nie wiadomo, z kim przyjdzie zmierzyć się na Mistrzostwach Polakom. Obecnie trwają kwalifikacje do turnieju, w którym Polska jako współgospodarz jest pewna udziału. Po sukcesie podczas Mistrzostw Europy w ubiegłym roku oczekiwania w Polskim Związku Koszykówki są duże. Medal. To jest, myślę, że proste oczekiwanie po czwartym miejscu na Eurobaskecie. Po tym, jak gramy, jak wyglądamy na parkiecie, jak nasi zawodnicy się rozwijają. Myślę, że Mateusz Ponitka, nasz lider, Oleg Balcerowski, Michał Sokołowski, Jeremi Sochan, za chwilę mam nadzieję naturalizowany Mefius. To jest grupa tych zawodników, która będzie tworzyła trzon tej kadry. Do tej pory w XXI wieku w Katowicach dwa razy odbywały się mecze Mistrzostw Europy w koszykówce. Ostatni raz w 2009 roku.